Hubercie, dlaczego dla mężczyzn są tak ważne samochody? Czy dla Ciebie też? Czy zaliczasz się do tej grupy? To jest prosta odpowiedź. Samochody są dla mężczyzn ważne, bo są przedłużeniem ich przyrodzenia po prostu. A czym jeździsz? On chodzi na pieszo. Nie, to była pułapka. To, co powiedziałem z tym, co teraz bym powiedział, czym jeżdżę teraz. Nie, chociaż nie, to jest duży samochód kombi. Duży, bardzo duży samochód kombi, tak.